z takiej łączki. Wokoło mnie jakieś torwowiska, jakieś stawy. Wpadło mi coś ciekawego na początek. Zobaczcie, jest to taka kuleczka. Z tej strony ma taką jakby punce. Tutaj ma fragment łańcuszka. Wydaje mi się, że to mogło być częścią jakiegoś różańca lub coś w tym rodzaju. Nie wiem, co to za punca, czy oznacza to, że to jest sreberko. Jest to możliwe. W bliskiej odległości tej kuleczki była też taka ozdóbka. Czy one mają ze sobą coś wspólnego? Nie mam pojęcia. W każdym bądź razie fajnie się zaczyna. Ja Was bardzo serdecznie zapraszam do oglądania i do kolejnego ciekawego fanta. Zwykły guziczek, ale przy okazji pokażę Wam, jak to wygląda. 57-58, taki zwykły guziczek. No i cóż, kochani, wróciliśmy sobie na pole. Pole to pole. I coś mi tutaj zadyndało. Miałem sygnał 83. Gdzie to jest? Ach, tutaj jest. Tutaj to coś mamy. Cóż to może być? Na pewno jest to moneta. Już wiem, i chyba jest to dzienieszka w takim sobie stanie. To chyba to jest 1881 albo 60. No jakoś tak. Dzienieszka. Aleksander II. Dobre i to. Pogoda dzisiaj jest troszeczkę zmienna. Pada. Świeci słońce, pada, świeci słońce i tak do zarąbania. Coś tutaj jest. Zobaczmy sobie. O, dwugłowy orzeł. Czy to będzie jeden grosz? Jeżeli będzie powyżej, to może być sreberko. Co to jest, chyba jeden grosz polski, 1823. Ale stan zajechany.
chwilka dla lasu. Kawał doła, bo to głęboko dosyć było. I taka żelazna klamerka zniszczona. Ale głębokawa była. Jest las, jest i obrączka. Olololololo, wysoki sygnał. Wiaterek uliernie. Cóż my tu mamy? Kawał. Ale lapsior. Słuchajcie, 5 kopiejek. Jaki ładny stan. 1911. Lapsior nad lapsiory. Kawał monety. No to słuchajcie, to mi biło jak dzwon. Prawie mi Atrexa wyrwało z ręki. Już wam pokazuję, jak bije ta piąteczka. '87 sygnał. Lapsior. Taki jakiś badziewiaczek z głębokiego doła. Miedziuszka. Nie wiem co to jest. Badziewiaczek. Moi kochani, kolejny raz wam to powtórzę. Jak coś wykopiecie, sprawdźcie, czy nie ma czegoś jeszcze. Dlaczego? Miałem sygnał 63 bodajże, taki trochę mieszany, między 63 a nawet 80. Wyskoczyła mi łuska od Mosina. Przemiotłem jeszcze raz i nieco głębiej. A było coś takiego. Miedziuszka. Nie wiem, czy to nie jest zapięcie od jakiegoś paska. Może nawet od broni, kto wie. Od karabina. No, w każdym bądź razie, jak coś znajdziecie, sprawdzajcie, czy nie ma czegoś jeszcze. Zrolowana łysia. Tu jakiś znak LN. Aluminium. Więc nie sądzę, żeby to było jakieś stare. Taka zrolowana łysia. Coś mi się wydaje, że będzie bardzo ładny guziol. Tak jest, prusaczek. Wyraźny miałem sygnał, piękny, można powiedzieć. Już wam zresztą pokazuję. A, op. 64, 66. Sygnał dzwon. I piękny prusaczek. Piękny sygnalik. I jest biżuteria. Spójrzcie. Taka, ojej. Taka drobinka. Delikatny, malutki pierścioneczek. Nawet kamyk się zachował. Ta-dam. Sygnalik 58. I coś tam jest. Za chwilę też pokażę wam, jak bił ten pierścioneczek, ale teraz skupmy się na międzywojniu. 5 groszy międzywojnie. Sygnał tu miało 58. 25 rok. Ja go położę na tej rękawiczce. Tu będzie
międzywojnie, a tutaj ten pierścioneczek, jaka drobinka. Spójrzcie, pomarańczowy kamyczek, już wam pokazuję. A łopata w bok, jak najpierw bije 5 groszy, 58-59. I taka drobinka 30-31. Ale wiatrzyska, zrobiło się, słuchajcie, tak zimno. No ale nic, ważne, że dopisują fanty. Kochani. Kotwica, krzyż, serce, to już nie są przelewki. To już jest grubo. Ja oczywiście sobie żartuję. Taka chyba to była wpineczka. Piękna sprawa. Ja pitole, fajnie. Dzisiejszy wypad jest naprawdę fajny. Krzyż, kotwica i serducho. Ja wszystko rozumiem, ale krzyż? Dobra. Pokażę wam jeszcze, jak mi to bije. No, widzieliście sami. Kotwica, krzyż i serducho. Kurczę, w środku to jakby czaszka była w tym sercu. Też macie taki... Mi tak się po prostu tak mi się wydaje. O Jezu, jeszcze czachy by tam było potrzeba. No dobrze, moi kochani, czas na podsumowanie tego odcinka, który bardzo miło mnie zaskoczył. O, jak fajne miejsce do chodzenia. Będę musiał tutaj wrócić. W każdym bądź razie pokażę wam po dosyć dłuższym czasie masę śmieciuchów. No i co? Tyle się tego zbiera, moi kochani. Tyle się tego zbiera. Łusek, blaszek, kółek, drucików, kulek, pocisków i innych takich pierdół. To nie wiem, co mi wyskoczyło. Taki kawał jakiegoś takiego dziwnego metalu. Nie wiem, co to jest. Jakoś taka, coś stopionego. A więc jak widzicie, jeżeli chodzi o śmieciuchy, no to jest tego naprawdę bardzo dużo. A my przejdźmy do naprawdę ciekawych fantów. Tutaj jakieś takie właśnie zapięcie, o którym wam opowiadałem. To nie wiem, co to jest. Ta blaszka, której wam chyba nie pokazywałem. Łyżeczka. Obrączka. No i to co najlepsze. Kawał monety, czyli 5 kopiejek. Tutaj niestety tajemnica się nie rozwikłała, jeżeli chodzi o tą pierdółeczkę. O, ładna. No, według mnie to jest fant dnia. Jakaś chyba taka wpinka. Krzyż, kotwica i serce. A w środku tak jakbym widział czaszkę. Nie wiem, czy wy macie też takie wrażenie. Tutaj też jakaś pierdółeczka, kawałeczek biżuterii, jakieś ozdoby. 50 groszy z PRL-u, którego wam już nie pokazywałem, nie chciałem was z tym męczyć. 60 rok, jak coś to pozdrawiam. Pokazałem z tej strony ten jeden grosz, bo z drugiej jest nieciekawy. A tu już ładniej wygląda, chociaż ta strona. 5 groszy międzywojenne z 23 chyba, czy 5. Cienieszka z 1861. No i oczywiście pierścioneczek, malutki pierścioneczek. Z czego on jest, nie wiem. Bardzo nisko mi to biło, jak widzieliście. Czy srebro? Może. Jak nie, no to nie, trudno. A, chyba zapomniałem o pruskim guziczku. No dobrze, moi kochani. Tak więc, według mnie odcinek był naprawdę bardzo ciekawy, interesujący, z mnóstwem ciekawych fantów. Nie tylko monetami człowiek żyje, jak to się mówi. Inne są też bardzo ciekawe.
Bardzo Wam wszystkim dziękuję za to, że dotrzymaliście do końca. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. No i do następnego odcinka. Cześć, trzymajcie się.